Partnerem podcastu jest AIRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie. Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska. Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, OSIS, nasz podcast, stomatologia, implanty, nauka i biznes. Dzisiaj naszym gościem jest nasz Joda, pan Jarosław Podbielski. Witam Cię Jarku. Dzień dobry Państwu. Dzień dzisiaj nie dobry jako Joda, jako inspektor ochrony danych osobowych, ale dzisiaj jako prawnik. I będziemy omawiać stan prawny, bo pozmieniało się. Tak. Dotyczący naszych przygód wakacyjnych, bo mamy wakacje, proszę Państwa. I to, o czym będziemy mówić w telegraficznym skrócie, to po pierwsze, czy jak zapłacimy za wycieczkę, a nie chcemy lecieć, to czy możemy odzyskać pieniądze? Potem, jeżeli pojedziemy na urlop, ale ten urlop będzie nieudany, bo okaże się, że zamiast 100 metrów mieliśmy 1100 metrów do plaży to czy możemy to reklamować albo kiedy zupełnie uznamy że to był zmarnowany czas i zmarnowany urlop jakie są nasze możliwości rekompensaty, odszkodowania pozmieniało się bo sam wspominałeś, prawda? tak, <grych> Także tak, to, mamy, to będzie ciekawe mamy zmiany rzeczywiście duże i, bo... i pozwól jeszcze skończę i na koniec i jeszcze o czym będziemy mówić Oto, jeżeli biuro zbankrutuje, co wtedy, bo też się zmieniło. Dalej, jeżeli samolot się opóźni i jeżeli zniszczą nam bagaż. Więc, Jarku, zaczynamy, zaczniemy pierwsze od umowy. Podpisujemy, płacimy biuru podróży, ale małżonce się nie podoba, chce zmienić, chce lecieć z przyjaciółmi i czy możemy zrezygnować? To znaczy może, zacznijmy od podstaw prawnych, tak? Bo mamy zmianę dużą. Od 1 lipca 2018 roku weszło znowelizowane prawo w zakresie właśnie turystyki. Weszła nowa ustawa z 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ta ustawa właśnie była implementacją dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie właśnie regulacji związanych z turystyką. I wprowadziła również tą regulację Polska, a cel wprowadzenia tego to właśnie było, między innymi, właśnie te wszystkie praktycznie pytania czy, czy wątpliwości, o których wspomniałeś na wstępie, bo sporo tych rzeczy było dotychczas nieuregulowanych w prawodawstwie. No i ustawodawca stwierdził, że czas najwyższy, żeby to uregulować. Na pewno państwo pamiętają też takie sceny z dziennika, gdy właśnie. Biuro bankrutowało, biuro bankrutowało a uczestnicy nie mogli wrócić do Polski na lotniskach, na lotniskach byli, kto, kotelich, kto wyklaterował. Kto miał i zaczynając od początku, od zawarcia tej umowy, rzeczywiście teraz w myśl obowiązujących od 1 lipca 2018 roku przepisów, zawarcie takiej umowy, już, już na, w momencie zawarcia musimy być czujni i również musi być czujne biuro podróży, bo ta umowa teraz musi mieć Charakter bardzo wyraźny, nie może być nic spisane małą czcionką, tylko odpowiednią taką, żebyśmy się mogli zapoznać z całym kształtem tej umowy i wszystkie rzeczy związane z płatnościami muszą być wyraźnie określone. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeśli nam biuro podróży, ten organizator, nie powie, że coś jest odpłatne, a potem będzie chciał. Od nas pieniędzy, na przykład za wycieczkę fakultatywną, to w myśl tych nowych przepisów nie może tego zrobić i będzie musiał sam ponieść koszty tej, tego typu wycieczki, jeśli my się na to zdecydujemy, bo się zapisaliśmy, a gdzieś tam malutkim druczkiem było napisane, że może to powodować odpłatność. Tu już teraz takich haczyków w umowach być nie może. Czyli na przykład leżaki, że leżaki wliczone, a okaże się, że na miejscu musimy płacić za leżak i parasol? Nawet, nawet powiem tak, jeśli te leża leżaki były, były, nie wspomniano nic o leżakach, a potem się okazuje na miejscu, że za nie trzeba płacić dodatkowo, a były częścią naszego wypoczynku, no to wtedy nie będziemy za nie płacić, bo tak właśnie, taki jest cel wprowadzenia tych nowych przepisów, żeby z punktu widzenia konsumenta one były, było jasne, co oferuje, co oferuje taki wyjazd, taka impreza turystyczna. Okej, okay. czyli wracając do pierwszego pytania, czy jeżeli zapłacimy i podpiszemy umowę, która będzie już dużą ściągą, bez małego hmm. druczku, to czy mamy możliwości zrezygnowania? To... Z tak, i tutaj, i tutaj też musimy rozróżnić taką sytuację, że, że, możemy odstąpić od tej umowy, jeśli zawarliśmy ją przez internet zawsze w przeciągu 14 dni, ale też ustawodawca teraz przewidział możliwość odsprzedaży takiej wycieczki 7 dni przed planowanym na przykład wylotem. To znaczy odsprzedaży komuś innemu? Komuś innemu, tak? tak. Dotychczas biura podróży zawierały sobie takie klauzule, że nie jest to możliwe. Teraz już taka możliwość jak najbardziej jest. Czyli nawet jeżeli taka klauzula jest w umowie, nie, no to to taka, ona nie obowiązuje i nie, nie powinna być tak. nieobowiązująca. Kolejną sprawą, którą teraz możemy. Yy, czyli, przepraszam, podsumuję, czyli wszystkie kupione wycieczki na internecie, 14 dni możemy zrezygnować, tak? I powinniśmy, tak, to be, be, bez... i powinniśmy pieniądze dostać z powrotem tak, bez całość... tłumaczenia, dlaczego chcemy zrezygnować. Oczywiście. Drugim takim a, a 7 dni. I... To jest mo możliwość odsprzedaży tej wycieczki. Czyli możemy to na przykład na własną rękę odsprzedać rodzinie bez żadnego czyli problemu, bo czasami biura podróży sobie Na, 7 dni, nie... wylotu, tak, tak? na 7 dni przed terminem wylotu. Tak. Bo czasami biura mówią, że nie można odsprzedać, bo tak. miejsca tak. w samolocie i no, tak no dalej, to teraz i tak dalej. Już, już mamy sprawę jasną, można. Super. Natomiast kolejną ważną rzeczą jest to, że możemy sobie e, również zrezygnować z takiej wycieczki, bo często w w krajach egzotycznych, teraz mamy do czynienia z zagrożeniem terrorystycznym. Tak? Jeśli taki przypadek nastąpi, też możemy zrezygnować z tej wycieczki bez żadnych konsekwencji. Czyli jeżeli wiadomość, jak na przykład będą informacje, albo i jeszcze zostanie podana informacja, że ministerstwo naszej. To są spraw takie nadzwyczajne okoliczności: destabilizacja polityczna czy klęska żywiołowa. Pewnie. No i wtedy możemy też z takiej wycieczki zrezygnować i dostaniemy zwrot całości dokonanych wpłat. Dobra, co z nieudanym urlopem? Z nieudanym urlopem to, to wszystkich interesuje. No ja zakładam, że ten urlop będzie udany, ale jeśli byłby nieudany, to rzeczywiście warto wiedzieć, jakie są nasze prawa związane z procedurą reklamacyjną. I tutaj zwróciłbym uwagę przede wszystkim na taką rzecz, aby to dokumentować. Tak, Mamy telefony komórkowe, warto zrobić zdjęcie, pokazać, że to się różni od tego, co nam oferowano w katalogu. Czyli, czyli... na przykład pokój. Jest, tak, jeżeli... pokój miał być z widokiem na morze, a się okazuje, że jest z widokiem na klimatyzatory ściany przeciwnej, tak? Jasne. Albo wtedy, na budowę. Albo na, na budowę, tak. Także warto to y, pokazać. Albo do, doszło do zatrucia pokarmowego, a widzimy, że y, osoby, które przygotowują te posiłki, to są jakieś przypadkowe. Po prostu brudno jest w tej kuchni. Warto zrobić takie zdjęcie, bo nasza reklamacja musi być w jakiś y, sposób y, udokumentowana. udokumentowana. I y, y, wówczas musimy y, taką informację przekazać. Przekazać naszemu organizatorowi. On ma 30 dni na rozpatrzenie. Jeśli w, w ciągu tych 30 dni nam się nie odezwie, no to uznajemy, uznajemy zgodnie z przepisami, że po prostu tą reklamację uwzględnił pozytywnie. Z, zgodnie z prawem, ile maksymalnie możemy uzyskać za taki nieudany, czy jakbyśmy to nazwali, zmarnowany urlop? Powiedzmy, że wszystko poszło źle. Wszystko było tak, jak nie mogło być. Zapłaciliśmy X i, i co? Ile możemy uzyskać? To znaczy, tu musimy troszeczkę, troszkę rozdzielić, co możemy uzyskać, tak? Bo z jednej strony mamy odszkodowanie, czyli to jest rzeczywiście wymierna, wymierne, wymierna kwota za to, co straciliśmy. I tutaj sądy w przypadku takich roszczeń podsłuchują się tak zwaną tabelą, tabelą frankfurską, która pomocniczo pomaga im określić, że i, i jaką stawkę przyznać za czas, który, który, przez który trwa ta niedogodność. Czyli jak e, na przykład ktoś e, przez trzy dni w, mieszkaliśmy w pokoju, który nie był zgodny z tym, e, co powinien być, a potem nam dano ten pokój, no to dostaniemy odszkodowanie za ten czas. Okej, okay, czyli, czyli nawet za, za, za taki krótko kilkudniowe niedogodności tak. w czasie wielodniowego pobytu można uzyskać. Natomiast z ciekawostką jest druga część twojego pytania, czyli odszkodowa nie odszkodowanie, tylko zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. I to jest taka nowość, która nam się pojawiła, bo, bo odszkodowanie jest wymierne, tak, za wymierną stratę. Natomiast Jasne. zadośćuczynienie mamy do czynienia z nim wtedy, kiedy mówimy o szkodzie niemajątkowej, to jest związane z cierpieniem fizycznym, psychicznym Czyli na przykład tak czujemy, mieliśmy, mamy zmarnowany urlop. Mieliśmy pojechać na urlop, mieliśmy odpocząć Wypocząć. i prowadzimy, znaczy wykonujemy pracę, która wymaga no, skupienia dużo odpowiedzialności. Okazało się, że i była budowa, i była choroba, i były same kłopoty spowodowane no, jakby z winy organizatora. I to jest związane właśnie z indywidualną strefą uczuć, wrażeń, emocji, czy to jest nasze odczucie. Ten katalog, za co tak naprawdę jest otwarty i tu za każdym razem sąd będzie ważył. Jasne. I tu ciekawostką jest, że podstawą tego jest uchwała sądu najwyższego z dnia 19 listopada, gdzie właśnie sąd, sąd stwierdził wyraźnie, że jest taka możliwość dochodzenia takiego zadośćuczynienia. Także możemy próbować. Pewnie. Warto też wspomnieć o okresie przedawnienia tego typu roszczeń, i one na podstawie tych obowiązujących nowych regulacji wynoszą, wynoszą 3 lata. Mamy oprócz, oprócz tego, co rozmawialiśmy, zawsze mamy też możliwość wynoszenia obniżenia ceny z tytułu tych niedogodności, tak? bo, bo ta usługa po prostu nie spełniała, nie spełniała wymogów, które, które przed nią stawialiśmy. Pewnie. A co jeśli biuro zbankrutuje? To rzeczywiście była do tej pory sytuacja sytuacja bardzo, bardzo taka ciężka dla turystów i ustawodawca chciał to w końcu regulować. Każdy teraz organizator tych imprez musi, musi mieć gwarancję która, którą daje ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, turystyczny fundusz gwarancyjny, i na wypadek właśnie takich zdarzeń, no można powiedzieć, no losowych, tak, z tego funduszu dostajemy środki na pokrycie albo dalszego popytu, albo powrotu do kraju. Także już nie zostają turyści sami, tak jak kiedyś to miało miejsce. i Poza i... hotelem czy na tak, lotnisku. Tylko jest właśnie ten fundusz gwarancyjny, który, który jest uruchomiony w przypadku tego typu zdarzeń. I każdy organizator ma obowiązek posiadania gwarancji z tego funduszu. Okay. Czyli, czyli... Czyli, czyli jest uregulowane w końcu działanie tych podmiotów, które nam oferują wyjazdy zagraniczne i mamy pewność, że nie zostaniemy na lodzie w przypadku bankructwa takiego biura podróży. I, a praktycznie jak, jak to wygląda, jeżeli dane biuro X bankrutuje w czasie naszego pobytu, to kto zajmuje się dalej naszym zakwaterowaniem i... I to znaczy, taka sytuacja nie zajdzie, bo wtedy ten fundusz jest. Tak, tak. wtedy ten fundusz, i, i Czy... jeśli, jeśli, yy, jeśli nawet zbankrutowało to biuro, to pokryciem wszystkich kosztów zajmie się, yy, uruchomi taką procedurę marszałek województwa, i, nie, i, i od razu występuje do tego ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego o wypłatę środków z turystycznego funduszu gwarancyjnego. Czyli taka sytuacja, że hotel na przykład yy, wyprosi ludzi z hotelu. Nie, to już Nie, nie zajdzie, mam, bo wtedy nie ma miejsca. Hotel, Zawiadam, jasne, rezydenta, i rezydenta i myślę, że ta procedura zostanie wtedy szybko uruchomiona. I To samo, albo, i to samo no, z powrotem z tak, lotami. Tak, ma, mamy też pewność, że w przypadku, jeśli własne pieniądze założymy, no to z tego funduszu gwarancyjnego w, będą one potem wypłacone. Pewnie, czyli ten usługodawca, czy hotel, czy linie lotnicze y, organizujące przelot, one nie będą odmawiać, bo one wiedzą, że zostaną zapłacone z tego funduszu. Dokładnie tak. Te środki są nawet y, często przelewane bezpośrednio już do tego hotelu. Jasne. A co jeśli opóźni się wylot? Samolotu? No tutaj też możemy wnosić o odszkodowanie, ale wysokość tego odszkodowania jest uzależniona od czasu opóźnienia oraz dystansu, jaki miał pokonać pasażer samolotem. I tutaj y, mamy różne stawki, bo jeśli to jest do 1500 km to jest 250 euro, y, na czas dłuższy niż 1500, tam chyba do, 1000, do 3500 to jest 400 euro. I w przypadku powyżej 3, 3500 km możemy dochodzić 600 euro. Partnerem podcastu jest AIRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym. I wtedy zwracamy się do biura podróży o takie odszkodowanie, a w przypadku odmowy, wypłaty takich pieniędzy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego tą skargę możemy wnieść do Urzędu Lotnictwa Cywilnego po bezskutecznym upływie 30 dni, czyli zwróciliśmy się do linii lotniczych czy biura podróży, bo teraz też jest tak, że biura, te biura podróży biorą odpowiedzialność też można powiedzieć za tych po od wykonawców, czyli za linie e lotnicze, już nie zostajemy sami tak jak kiedyś to było, że my tylko sprzedaliśmy wycieczkę, a... Z w sprawie lotu proszę się zwracać tak. do lotu, nie? Już te, ten organizator właśnie bierze odpowiedzialność za tych podwykonawców. Dobra, no jak chodzi o linię, to jeszcze bagaże. Bagaże. Zaginiony bagaż albo zniszczona walizka. Tutaj, jeśli chodzi o bagaż, to zasady, zasady. Yy... Tego, co robimy z tym, jak postępować w przypadku zagubionego lub zniszczonego bagażu, to określa tak zwana konwencja montrealska. I mamy taką procedurę, że jeśli te rzeczywiście dojdzie do zagubienia tego bagażu, to powinniśmy niezwłocznie i nie, nie później niż w ciągu 7 dni od odbioru bagażu zgłosić reklamację. Najlepiej skorzystać zresztą z formularza, z formularza zgłoszeniowego, ale pamiętajmy, że powinniśmy uprawiać dopodobnić koszt tego naszego zgubionego bagażu. Oczywiście fakt, fakt, że ten bagaż został zagubiony, powinniśmy zgłosić od razu, kiedy to stwierdzimy, w punkcie informacyjnym. Czyli zanim opuścimy to lotnisko, już w tym punkcie informacyjnym powinniśmy powiedzieć, że no nie, nie mamy naszy, nie ma na taśmie naszego bagażu. Pewnie tak było do, do tej pory też i trzeba pamiętać, żeby trzymać te slipy, te odcinki tak, tak. I bagażowe. Natomiast jeśli chodzi o wycenę Kwoty, jaką możemy dostać tytułem odszkodowania, niezależnie od tego, co w tym bagażu było, to rzeczywiście trzeba to uprawdopodobnić najlepiej rachunkiem, na przykład za przedmioty, które się znajdowały w tym zagubionym lub zniszczonym bagażu, ale pamiętajmy też o tym, że jest maksymalna kwota, wyrażona w takiej dziwnej jednostce. To pewnie większość z Państwa się nie spotkała. sdr -y i to około 1100, o ile pamiętam, 30 SDR-ów wychodzi, a to jest taka jednostka. Ile złotych to jest? W przeliczeniu to jest około w tej chwili 5800 zł. Czyli to jest maksymalna Maksimale, kwota odszkodowania, którą możemy dostać. Czyli brylantów nie wkładać. No niestety, nie wkładać lepiej przy sobie i <grym> mieć w tej sytuacji. Także, a taką ciekawostką jest, że ta waluta sdr to jest waluta bezgotówkowa, którą się stosuje tylko w rozliczeniach międzypaństwowych, a jej kurs jest normalnie notowany. Jak Państwo spojrzycie nawet w NBP, to widać ten SDR, który S jest określany jako XDR. Super. Także to chyba tyle, co w takim telegraficznym skrócie I, możemy. I, i, I pamiętam jeszcze, co, co ważne, jeśli chodzi o bagaże, to żeby, jak na lotnisku, jak wylatujemy, żeby, żeby nie pozwolić, na przykład jak jest grupa przyjaciół, ja nie mówię o rodzinie, mm -hmm. bo wtedy łatwiej, żeby przy walizce danej osoby była ta, ta karteczka, ten, ten, ten taki slip. Z jego nazwiskiem. Bo jak tak zdarzyło mi się mm. raz, wracaliśmy z Bostonu, yy, z przyjaciółmi, i, i to było Air France, i ta, ta pani w Bostonie ona pomieszała. I potem jedna walizka zaginęła, i wtedy ja nie mogłem odebrać tej walizki, bo to była moja walizka, dlatego że ona przyczepiła ten slip z nazwiskiem kolegi. I on musiał jechać na lotnisko, i ta, także to kłopot. Także pilnujmy, żeby. Nasze nazwisko było na naszej... Walizce. Tak, i jeszcze to co, to, co warto jeszcze przypomnieć, że w przypadku organizatorów te, takich wycieczek tutaj w Polsce mamy jeszcze jedną instytucję ciekawą, która nam zawsze może pomóc w przypadku roszczeń to jest Polska Izba Turystyki. I warto zawsze do tej instytucji się zwracać i zawiadamiać o wszelkich nieprawidłowościach związanych właśnie z organizacją imprez turystycznych. Super, to co? To na koniec pozostaje nam tylko życzyć wszystkim stomatologom, studentom, Wszystkim pacjentom i wszystkim słuchaczom naszego podcastu udanych wakacji. wakacji. I mam nadzieję, że Państwo nie będziecie musieli skorzystać z tej wiedzy, którą dzisiaj przedstawiliśmy, przystawili, i ten urlop rzeczywiście będzie udany. I tego serdecznie życzymy. Dziękujemy i do Do usłyszenia. usłyszenia. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl Partnerem podcastu jest Ares Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hieluronowym.